Polski wysiłek zbrojny na frontach II wojny światowej jest dobrze znany, jednak dotychczas mało było wiadomo na temat wkładu naszego wywiadu w pokonanie III Rzeszy. W tym odcinku dowiecie się, czym przysłużył się polski wywiad w czasie II wojny światowej. Zapraszam. Najważniejszą rzeczą, którą zrobił polski wywiad jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, było przekazanie 25 lipca 1939 roku w Pyrach pod Warszawą kopii niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma agentom MI6. Był to efekt tytanicznej pracy trzech polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego oraz Jerzego Różyckiego. W czasie wojny przekazana wiedza na temat Enigmy oraz kopia egzemplarza okazała się nieoceniona. Dochodziło do takich paradoksów, że najtajniejsze rozkazy Hitlera przekazywane przez Enigmę były czasem szybciej czytane przez aliantów niż przez dowódców niemieckich, którzy w danym czasie nie byli w swoich punktach dowodzenia. Dostęp do tajnych informacji przekazywanych przez Enigmę pozwolił na odparcie m.in. ofensywy U-botów w 1943 roku, których zadaniem było przerwanie dostaw amerykańskich do Anglii. W razie powodzenia tej ofensywy operacja Overlord, czyli otwarcie drugiego frontu, mogłoby nastąpić ze znacznym opóźnieniem. Informacje otrzymane przez Enigmę pomogły również Związkowi Sowieckiemu wygrać bitwę pod Kurskiem w lipcu 1943 roku. Brytyjczycy przekazywali Związkowi Sowieckiemu niemieckie rozkazy i posunięcia ich wojsk wokół Kurska. Zwycięstwo Sowietów w tej bitwie praktycznie przesądziło przegraną Niemców na froncie wschodnim. Jak się okazuje, ważne zwycięstwo w drugiej bitwie pod El Alamein, które według wielu historyków jest uważane za jedną z ważniejszych bitew II wojny światowej, mogło być osiągnięte dzięki umiejętnemu wykorzystaniu informacji z Enigmy przez Bernarda Montgomery'ego. Dzięki informacjom uzyskanym przez Enigmę, alianci przeprowadzili udany początek operacji Overlord, czyli lądowanie w Normandii. Enigma pomogła zlokalizować 60 z 62 jednostek niemieckich na terenie, gdzie było przewidziane lądowanie. Początek operacji Overlord, oprócz informacji dzięki Enigmie, był oparty również na grze agenta polskiego wywiadu Romana Czerniawskiego. Roman Czerniawski po upadku Francji w 1940 roku zajął się tworzeniem siatki szpiegowskiej, która w pewnym momencie liczyła prawie 200 agentów. Siatka ta przekazywała niezwykle cenne informacje z terenu Francji. Niemieckiej Abwehrze udało się namierzyć i zlikwidować siatkę, przy okazji dokonując aresztowania Czerniawskiego oraz jego najbliższych współpracowników. Podczas pobytu w areszcie Czerniawski zgodził się na pozorną współpracę z Abwehrą. Abwehra opozorowała ucieczkę Czerniawskiego, który przez Madryt i Gibraltar dostał się na Wyspy Brytyjskie. Na miejscu poinformował MI5 o fakcie, że podjął współpracę z Abwehrą i jest gotów do grania roli podwójnego agenta. Czerniawski otrzymywał prawdziwe i cenne informacje od brytyjskich służb, które przekazywał Niemcom. Niektóre informacje były takiej wagi, że jego meldunki czytał sam Hitler. Cała ta gra miała na celu zdobycia zaufania Niemców, co było wykorzystane właśnie w trakcie lądowania sił alianckich. Czerniawski przekazał Niemcom fałszywe informacje, że lądowanie nastąpi w Calais, a atak pozorowany miał być w Normandii. Stało się dokładnie odwrotnie, co pozwoliło aliantom zdobyć przyczółki i otworzyć zachodni front. Jedną z ważniejszych agentek wywiadu polskiego była Halina Szymańska, żona byłego atasze wojskowego w Niemczech Antoniego Szymańskiego. Miała ona dostęp do informacji udzielanych przez szefa Abwehry Wilhelma Canarisa, który był w tajnym kontakcie z nią przez cały okres wojny. Wilhelm Canaris, mimo że był szefem Abwehry, to równocześnie był jednym z przywódców organizacji antyhitlerowskiej o nazwie Czarna Orkiestra. Canaris przekazywał informacje Szymańskiej m.in. o działaniach antynazistowskiej opozycji w Niemczech. Poinformował on również Szymańską o planowanym ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku. Współpraca i działanie wywiadu polskiego z wywiadem brytyjskim trwała aż do zakończenia wojny. W czasie wojny wywiad polski przekazał Brytyjczykom łącznie ponad 80 tysięcy raportów wywiadowczych, z których ponad 85% uważano przynajmniej za bardzo wartościowe. Pod koniec wojny wywiad polski liczył 170 oficerów i około 3,5 tysiąca agentów. Współpraca obu wywiadów, a równocześnie początek końca istnienia drugiego oddziału sztabu generalnego, zakończyła się, gdy Wilfred Dunderdale, który był oficerem MI6 odpowiedzialnym za łączność ze stroną polską, poinformował 30 czerwca 1945 roku pułkownika Stanisława Gano, który był szefem polskiego wywiadu, że współpraca pomiędzy MI6 a drugim oddziałem sztabu generalnego dobiegła końca.
Zgodnie z umową z 1940 roku pomiędzy oboma krajami, Dunderdale zażądał również przekazania archiwów drugiego oddziału sztabu generalnego MI6. Do dzisiejszego dnia nie wiadomo, co się stało z przekazanym archiwum. Oficjalna wersja mówi, że zostało zniszczone. Na koniec zostawiłem opinię generała Williama Donovana, twórcy zamorskiego wywiadu amerykańskiego, który był poprzednikiem CIA. Stwierdził on, że sprawozdania polskiej służby wywiadowczej przedstawiają dla sztabu amerykańskiego niezwykłą wartość. Należą one do najpoważniejszych raportów, jakie sztab amerykański otrzymuje. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji i kliknięcia na dzwoneczek, żeby nie ominęły Was następne filmiki.